jesteśmy bezpieczni. Siemanko wszystkim, Hubert Miściwojewski, MMA Bądź na Bieżąco, razem ze mną Wojciech Gola. Cześć, witam. Witam wszystkich. Wojtku, jak wrażenia po mediatreningu i ważeniu? Bardzo fajnie, powiem tobie, że jestem pozytywnie zaskoczony. Zobaczyliśmy duży przekrój umiejętności, zarówno od osób, które widać, że zaczynają, że troszkę wolniej im idzie ta nauka, ale też osoby, które już widać, że no, coś tam potrafią i mogą namieszać. Kto zrobił na tobie największe wrażenie na mediatreningu? Znaczy, taksi ZDT się bardzo fajnie ruszał, Zakrzew, duża dynamika u taksiego. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, tego. Adix widać, że przypajacował, ale widać, że ma pojęcie. Gdyby się nie sparzył w oktagonie. Ma pojęcie i to widać. Powiem ci szczerze, że jestem w szoku, że pokazali się z takiej strony po 3 tygodniach treningu, prawda? Tak, tak, to było zaskakujące. Widać, że wiesz, nabraliśmy osoby, które nie są jakoś tam asportowe, nie? Tylko bardziej to są osoby, które mają do czynienia ze sportem przez siłowym, czy po prostu na przykład chociażby nawet właśnie akrobatyką. I to wpływa chyba na sporty walki, ponieważ na pewno pomaga. Ale Rafał Nix przyznał, że byłeś do niego większym wyzwaniem niż będzie hejter. Wiesz co, no może gdzieś tam jakiś taki jestem świrgnięty, zacięty. Chociaż hejter też, on od Zawielskiego przyjął masę, gra do bicia ciosów na głowę i się nie poddał. No nie wiem, no wydaje mi się, że może dla niego to, wiesz, myślę, że zobaczymy, jakie będzie zdanie po walce z hejterem. To zweryfikuję na pewno. Widziałem arenę walk. Słuchaj, no powiem ci szczerze, niesamowita. Skąd w ogóle mieliście taki pomysł? Powiem ci szczerze, przy chwili powiedziałeś, że jesteś trochę świrnięty. Tylko świrnięty gość mógł wymyślić taką arenę. No powiem tobie, że no to jest ogólnie pomysł całej ekipy. I powiem tobie, że mega jestem zadowolony z efektu finalnego. Chcę to już zobaczyć i widzowie naprawdę myślę, że będą pozytywnie zadowoleni i zaskoczeni. Ponieważ robi to taki efekt, kurczę, Mortal Kombat, po prostu to jest Mortal Kombat in real life. I myślę, że to będzie ta scenografia, chcę już to zobaczyć, wiesz, szczególnie też tą arenę, czy nasi zawodnicy wykorzystają może właśnie to, jakie możliwości daje ta arena, bo daje fajne możliwości i też mogę już to powiedzieć, że jest mniejsza niż oktagon, przez to ta walka będzie dynamiczniejsza, ponieważ nie mamy 10 metrów, ale 6 metrów. Więc oni będą bliżej siebie cały czas, więc tutaj nie ma ucieczki. No to jest coś niesamowitego i również bardzo czekam. Jesteś spokojny o sukces Hype MMA? Wiesz co, na tej chwili idzie wszystko po naszej myśli. Wygląda to niesamowicie i tylko czekać na efekt finalny. Zobaczymy po gali, ale już nie chcę zapeszać, ale na tej chwili jestem bardzo zadowolony. No i mówię, no jadam się, wiesz, ten Sylwek. Myślę, że Sylwek tu się komponuje idealnie jako mistrz gry w tych swoich szatach. Mortal Kombat, to jest, wiesz, to jest Raiden. Raiden albo jakaś inna postać, która, kurczę, nadzoruje tą grę. Na który pojedynek najbardziej czekasz? No, Rafał Nix hejter mimo wszystko. Mega chcę to zobaczyć. Czekam też na pojedynek Zakrzewa, Adixa, Chrisu, który, wiesz, jest totalnym świrem w ogóle. No zobaczymy, emocjonująca gala, fajna, wiesz. Jak jechałem tutaj, mówię sobie, a będzie spokojnie, tak ten, ale jak zobaczyłem wszystko, mówię, jest petarda. Ale były też dymy na ważeniu, co? Były, no to fajnie. Widać, że są te emocje, buzują, zawodnicy nastawieni na zwycięstwo, na fame. Każdy nie chce odpuszczać, każdy chce wygrać ten kontrakt jednak. No i widać, że tutaj są duże emocje. Myślisz, że ten konflikt Chrisu i Kuba trenuje, może się przenieść również na arenę walk, czy jest to raczej taki pompowany balonik i później powietrze spadnie? Nie, myślę, że nikt z nich nie odpuści. To będzie tutaj mega zacięta walka, może być knockout. Tam za duże zacięcie jest, tam nikt nie będzie chciał odpuścić. A powiedz mi jeszcze tylko jedną rzecz. Jest walka Rafał Nix kontra hejter. Ty z Rafał Nixem już walczyłeś, wiem, że prywatnie również się lubicie. Może jako włodarzowi tobie nie wypada, ale bardziej trzymasz kciuki właśnie za Rafał Nixa? Jestem bezstronny całkowicie w każdych walkach. Nie głosuję. Dzisiaj raz tylko format tego wymagał, z Michałem obstawialiśmy, ale tak to nawet nie myślę o tym, kto może wygrać. Po prostu chcę zobaczyć dobrą walkę, bo ostatnio hejter, mimo że przegrał, dał tak dobrą walkę, że myślę, że to żadna tutaj ujma dla niego, więc liczy się tylko to, żeby dać dobrą walkę, a sam wynik to jest taka drugorzędna sprawa, no, która daje mimo wszystko ogromną satysfakcję dla zwycięzcy, bo ja po zwycięstwie czułem się, jakby, kurde, był Bogiem.
No właśnie, a propos walki Hejtera i Filipa Zabilskiego, czy wy takich właśnie pojedynków oczekujecie na hajpie? No zdecydowanie. Taka bitka. Jak zobaczyć taką bitkę, kurde. Jestem ciekawy, czy ta arena, czy tu będzie dużo parteru, czy raczej stójka, bo teoretycznie jak ktoś już padnie w ścianę, no to ciężko będzie ustać, wybronić się przed obaleniem, ale dają one też dużo możliwości, które mogą zaskoczyć. To jeszcze tylko powrócę do Adixa. To jest taka zasłona dymna, co? Na pewno, to jest zasłona dymna, to jest ściema i tutaj Adix no, trenował, no, nie może oszukiwać tutaj, że nie, więc myślę, że zobaczymy może jedną z bardziej technicznych walk. Dobrze, Wojtku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i co, widzimy się jutro już na dzięki gali. Wielkie. Trzymaj się i pozdrawiam Twoich widzów. Ja również pozdrawiam.